Zapraszamy do Energy Gas Polska. Oglądajcie, subskrybujcie. Witam Państwa w naszej firmie Energy Gas Polska w nowym 2021 roku. Nowym, lepszym, mam nadzieję, dla Państwa i tutaj dla nas wszystkich. Mamy dzisiaj Toyotę Corollę z 2019 roku. Przyprowadził do nas i klient, który miał u nas właśnie samochody. Teraz zeszłoroczne modele udało mu się kupić w dobrych pieniążkach i będzie chciał u nas zamontować. To nie są hybrydy, bo w większości samochodów, które montujemy i tutaj klienci się pytają, są hybrydy. Natomiast te modele nie są hybrydowe. Są to modele z silnikami 1.6 132 konie, ale też bardzo dobrymi silnikami, które idealnie się sprawują na gazie. Będziemy montowali w nich instalacje. Klient będzie jeździł, wynajmował te samochody. Tutaj będzie chciał redukcję kosztów, tak jak w poprzednich samochodach. Jak Państwo sami widzą, te koszty zredukuje prawie o 50% i myślę, że te samochody mu się bardzo szybko zwrócą. Zaufał nam po raz kolejny. Będziemy ich mieli 15 sztuk. To tak na samym wstępie. Później pokażemy Państwu, jak te samochody montujemy, jak je stroimy. Także jakby coś, zapraszamy. Witamy w Energy Gas Polska. Dzisiaj za kierownicy Toyoty Corolli. Auto 2019 rok, 30 tysięcy km przebiegu, silnik 1.6, 132 konie. Jeden z 15 egzemplarzy, jakie do nas trafią, bo na razie trafiło 5, zaraz mamy dalsza tura, bo mamy dość ograniczone miejsce na placu, żeby przyjąć wszystkie 15 na raz. Gazujemy flotę dla jednej z firm. I tak pokrótce informacje na podstawie tego samochodu, co tu się znajduje, jak to wygląda, spalanie tego samochodu i tym podobne informacje. Tak jak mówiłem, Toyota Corolla 2019 rok 1.6. Założyliśmy instalację BRC, Sequent 32, wersja OBD. I informacyjnie dla Państwa wiedzy. Auto pali około 8 litrów benzyny, czyli około 9 litrów gazu spali. Dzięki temu na każdym 1000 km zaoszczędzimy około 200 zł. Dla porównania, koszt przejechania 1000 km tym autem na benzynie będzie to koszt rzędu 385 zł, a na gazie już tylko 190, powiedzmy 200 zł około oczywiście. Czyli tutaj oszczędność naprawdę fajna. Zbiornik 56-litrowy pozwoli na przejechanie na jednym tankowaniu około 500 km. A zwrot instalacji gazowej nastąpi po około 13-15 tysiącach km od montażu. Koszt instalacji gazowej do tego samochodu to 3200 zł. Czyli za 3200 zł mamy taki cały komplet. Tutaj teraz mamy promocję na instalację gazową przy około 3100 zł. Jeżeli nas obserwujecie, patrzycie, co się u nas dzieje, to można jeszcze coś tam, jakiś rabacik urwać. Czasami tak, mamy te promocje dnia i tego typu rzeczy, więc warto coś tam nas obserwować, oglądać i patrzeć, co się dzieje. Piszcie, dzwońcie, obserwujcie nas, lajkujcie, patrzcie, co się u nas dzieje. Cały czas staramy się stawiać jakieś filmiki, staramy się dla Was coś robić, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda, jak te auta się sprawują, jak one wyglądają na tym gazie, jak to wygląda kwestia spalania. Z reguły bierzemy do tych naszych tabelek, patrzymy na uśrednione wyniki, aczkolwiek zawsze pytamy klientów i prostujemy to, żeby to było zawsze jakby jak najbardziej dokładne. Także dzięki i zapraszamy do Energy Gas Polska. Oglądajcie, subskrybujcie. Na razie.